We wtorek około 15 na styku ulic Wojska Polskiego i Kościuszki doszło do nietypowej kolizji. Kierujący osobowym Alfa Romeo jadący w stronę centrum miasta stracił kontrolę nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jego auto zatrzymało się na osłonie rozdzielającej jezdnię biegnącą przez most na Czarnej Hańczy z chodnikiem. Barierka uniemożliwiła samochodowi wjechanie na chodnik. Zjeżdżając z właściwego pasa ruchu, auto zaczepiło o tył jadącego sprzeciwka samochodu i w efekcie uszkodzeniu uległ tył prawidłowo jadącego pojazdu. Kierowca Alfy trafił do szpitala, choć na pierwszy rzut oka nie doznał istotnych obrażeń. Na pomoc jako pierwsi ruszyli mu przechodnie. Wysoce prawdopodobne jest, że do kolizji doszło na skutek wcześniejszej utraty świadomości kierowcy. Sprawę bada policja.